Barbara Raba Przybylak, Klas Polska. Dzisiaj akurat odbywa się pokaz z ciągnikiem Axion 960 razem z talerzówką 10-metrową. Jest to ciągnik o mocy maksymalnej 445 koni mechanicznych, 1860 Nm już przy prędkości obrotowej 1400 obrotów. Jest to ciągnik w pełni wyposażony, jest to maszyna demo pokazowa. Tutaj akurat w tym przypadku mamy system pompowania opon, mamy opony niskociśnieniowe, mamy system CEMOS, który akurat tutaj mocno promujemy. Jest to system, który podpowie, jakie powinno być ciśnienie w ogumieniu, jaki powinien być balast, jak optymalnie ustawić ciągnik podczas pracy. Czyli cały czas prowadzi ciągnik z nami dialog o tym, jak najlepiej wykorzystać jego potencjał. System CSM, który jest akurat w tym ciągniku, oraz system GPS pozwala nam na to, żeby posługiwać się tym ciągnikiem za pomocą tylko i wyłącznie trzech przycisków, czyli tu w tym przypadku załączamy tempomat, opuszczamy maszynę towarzyszącą w dół, załączamy nawigację, no i jak dojeżdżamy do uwrocia na polu, mamy zmianę tempomatu albo wyłączenie tempomatu i podniesienie maszyny. Czyli w tym przypadku jest to prostota największa, jaka tylko jest możliwa, jeśli chodzi właśnie o ten ciągnik ze skrzynią bezstopniową. Dzień dobry, nazywam się Tomasz Zelmanowski, jestem członkiem zarządu Rolniczego Kombinatu Spółdzielczego oraz głównym mechanizatorem. Gospodarujemy na powierzchni 2000 hektarów, zajmujemy się także hodowlą trzody chlewnej w cyklu zamkniętym oraz produkcją mleka. Marka Klas od zawsze była obecna w naszym gospodarstwie. W ubiegłym sezonie dokonaliśmy zakupu kombajnu zbożowego Lexion 6800 w ramach kampanii promocyjnej Przedsmak. Firma Agroland, lokalny dealer marki Klas, zaprezentował nam kombajn w warunkach polowych, co ostatecznie przekonało nas do złożenia zamówienia. W tym sezonie planujemy dalszą inwestycję. Chcemy nabyć ciągnik rolniczy powyżej 400 koni mechanicznych. Dzień dobry, Łukasz Lewandowski, firma Agroland. Zajmujemy się sprzedażą maszyn rolniczych. Ciągników o mocy ponad 300 koni mechanicznych w Polsce nie sprzedaje się codziennie. Są to maszyny, które muszą zostać dopasowane do każdego kontrahenta w sposób indywidualny. Muszą zostać skrojone na miarę potrzeb. Dlatego dzisiaj spotykamy się tutaj w warunkach polowych, gdzie pragniemy zaprezentować możliwości oferowanej przez nas maszyny.